Ktoś pytał ostatnio, czy pomagamy schronisku. Oczywiście, że pomagamy. Ostatnio rozwoziliśmy budy do potrzebnych piesków właśnie od schroniska. Teraz dostaliśmy od dobrych ludzi cały wielki wór trocin. Trociny są potrzebne też dla piesków. No i właśnie wieziemy do schroniska te trociny. Dostaliśmy w prezencie nawet trochę złomiku. Także tak to wygląda. Nie wszystko kręcimy, nie wszystko pokazujemy, ale jak się da, to pomagamy. Pokazywać, nie? Co, co? Nie wszyscy chcą, żeby pokazywać, że ktoś daje złomu, bo nie chcą ludzi. No i pewnie, no i to jest ich prawo. Prywatność ich. I tak samo my też nie kręcimy, jak karmimy psy codziennie, no bo to nie ma sensu przecież, nie? Psy codziennie jedzą, proszę Państwa, to nie jest tak, że... No i sześć kotów jeszcze, no nie my mamy, tylko pomagamy. Nie my. Te pieski, co są na kobiernikach, to też nie są nasze. No pewnie, że nie. No ale niektórzy nie wiedzą, bo obejrzeli z jeden odcinek, no i komentują. A to w domu. W domu ja mam z małżonką kota. Przygarniętego. Przygarniętego. Chorego. Na nerki. No i plus te zwierzęta. Na działce i no i jak jest jakaś, wzajemnie sobie pomagamy ze schroniskiem. Jak potrzebowaliśmy budy, to nam schronisko budę dało. Jak potrzebowali transportu, no to my transport też zapewniamy. No. Nie kręcimy każdej sytuacji, która się dzieje, no ale no, było pytanie ostatnio, czy pomagamy nadal schronisku. No, pomagamy i schronisku i nie tylko schronisku. No. Także taka sytuacja. Co, fajne tereny. Fajne tereny popegeerowskie. Tak, tu takie wielkie gospodarstwo było. Jeden blok tu widać i te zakłady. I ktoś jakiś prywatny sobie kupił. Także nie chciałem tego nagrywać, no ale trzeba chyba było nagrać takie małe sprostowanie, żeby wytłumaczyć trochę. Od czasu do czasu trzeba polatać. No. No to lecimy, to na razie.